Dzień dobry, ja jestem Adrajon i zapraszam na blok ścigałek, ale zanim blok ścigałek, to oddam głos Majkiemu. Dobrze, przed tym blokiem ścigałek chciałbym tutaj dwie donacje przeczytać. Torcia z dziesiątką nawiązuje jeszcze do poprzedniego rana z komentarzem miał. Oraz Nioru z piątką, 5 zł. Komentarz. Dzień dobry, ja jestem Adrian, a to jest blok ścigałek. Zapraszam. Ponieważ wiele osób mi zarzucało, że potrafię ranować tylko Isaac, to postanowiłem wyjść temu naprzeciw, stawić temu czoła oraz dołączyć do jakże zamienitego, nie wiem czytać, grona osób, które wiedzą, co to prawdziwy speedrun. No dobrze, no trochę tutaj spoilerem dostaliśmy, ale w każdym razie musimy wybrać postać. Trochę dostaliśmy spoilerem, zaraz wszystko stanie się jasne. Także może nie będę już nie będę przedłużał i po prostu odliczymy. 3, 2, 1, rura. Jak już Nioru zauważył, postanowiłem dołączyć do znamienitego grona. O, przegrałem, dobra, nieważne. Postanowiłem dołączyć do znamienitego grona ścigałkowców, ale co mnie do tego skłoniło? Żeby to zrozumieć, musimy się cofnąć w czasie o jakieś pół roku. Bo jakieś pół roku temu ekstremalnie mi się nudziło i znalazłem sobie nowe, nietypowe hobby. Mianowicie zacząłem dołączać na grupki ścigałkowców speedrunnerów i trollować je w najgłupszy i najbardziej prymitywny sposób, jaki tylko mi przyszedł do głowy. Zazwyczaj ludzie się bardzo szybko orientowali, że to jest trolling i w zasadzie ignorowali moje posty, ale zawsze się znajdowała jedna albo dwie osoby, które się na to łapały i wchodziły w burzliwe dyskusje na ten temat i to było giga śmieszne. I takim najbardziej aktywnym człowiekiem, który łapał te wszystkie zarzutki był, jak on miał chwila? Hortex czy jakoś tak? I za każdym razem wrzucałem jakiś tak zwany shitpost, to on się na to łapał i odpisał coś śmiesznego, ale pewnego dnia nawet swoje własne najśmielsze oczekiwania przekroczyłem i dodałem post w stylu analizujący, czym w zasadzie są ścigałki, że dlaczego wy się nazywacie speedrunnerami, skoro wasze gry tak naprawdę polegają na szybkim jechaniu i nawet wam sami czas mierzą. Wy nie speedrunujecie nic, tylko wy po prostu gracie w grę. Więc dlaczego to jest speedrunning? I dobra, i w tym momencie miarka się przebrała. Patrzę na prywatne wiadomości. Tortex do mnie pisze. Pisze do mnie Tortex i pisze: słuchaj, jadę do ciebie, musimy sobie coś wyjaśnić. Powiedz mi, gdzie mieszkasz. I ja tam jestem i sobie porozmawiamy inaczej. Ja tak sobie siedzę, myślę i mówię: nawet się nie łudź, że ci powiem, gdzie mieszkam. No po tej informacji odnalazł mnie dość szybko, ale za to nie było go tak ze dwa tygodnie, więc były dwie opcje. Albo zrezygnował, albo jedzie naprawdę z daleka. Jedzie z tak daleko, że przebył dłuższą drogę niż Marco Polo tak mniej więcej, co czyni go automatycznie drugim najlepszym podróżnikiem. Ale po dwóch tygodniach się doczekałem. No nie spodziewałem się, już o tym zupełnie zapomniałem. Po dwóch tygodniach do mnie przyjechał. I siedziałem sobie wtedy przy komputerze. Nic się nie działo, ja mieszkam w dość małym osiedlu. Ale jego samochód było słychać z bardzo daleka, bo to był nie byle jaki samochód. Gość normalnie na małe, skromne osiedle przyjechał ciągnikiem z naczepą, wyobraźcie sobie. Tutaj 2 metry dalej dzieci sobie grają w piłkę i się bawią na trzypaku, a obok sobie jedzie kolega w naczepie. Ja mówię, co on robi? On podjeżdża trochę bliżej, ja się przyglądam, a obok niego siedzi kumpel i we dwóch kierownicą kręcą normalnie. Mówię, co oni robią? No to tak, w końcu dotarli pod moje mieszkanie, ja tak wychodzę taki speszony i tak się witam, no tak,
trochę, mówię, trochę deeskaluję ten konflikt, no bo trochę czasu minęło, może się jakoś dogadamy. Okazali się być bardzo mili. W tej naczepie w ogóle nie wiem co mieli, nie wiem, bułki, wędliny, nie mam pojęcia. Okazuje się, że cała ta naczepa była załadowana grami komputerowymi, wiadomo jakiej kategorii. I no z grzeczności mówię, kurczę, taką daleką drogę do mnie przebył. Trochę jednak dystansu pokonał. No zobaczymy, co ma do zaoferowania. I odpaliliśmy jedną ścigałkę, drugą ścigałkę. On mi sprzedał pewne tajniki. Pewne tajniki, sztuczki, żeby mi pokazać. Żeby pokazać takiemu niedowiarkowi jak ja, że ścigałki to coś więcej niż trzymanie jednego przycisku i skręcanie co jakiś czas. I w ten sposób graliśmy przez 18 godzin. I obiecałem mu, że na następnym evencie już nie będę grać tylko w Isaaca, tylko odpalę jakąś ścigałkę. No i to jest właśnie, i właśnie dzięki temu oglądacie ten run, który teraz jest przed wami. I jeszcze jedno, okazało się, że ten kolega, który jechał obok niego, to nie tylko był jakiś challenger, który postanowił, że będą sobie jechać we dwóch jednym samochodem, on przy okazji robił za nawigację, miał taki fajny, niski, radiowy głos, więc się idealnie do tego nadawał. No i w zasadzie okazało się, że nawet z takiej teoretycznie głupoty, że to się wszystko zaczęło od trollingu, da się wyciągnąć zawsze coś pozytywnego. A może złapę przez chwilę oddech i oddam głos Majkiemu. Dobrze. Mama Dexa wpłaca 120 zł. Z komentarzem pozdrawiam GSPS i cała ta 120 leci na Battletoads, zmiany gry na legendarnie trudną wersję amerykańską. Oraz Jones z piątką z komentarzem, czy w tej naczepie był Paris Chase? W tej naczepie, z tego co powiem, to był Paris Chase, było kilka kolinów, wszystkie Need for Speedy, no to była cała taka naczepa pełnowymiarowa. Chociaż jedna Trackmania była? Było, wszystko było. Jej. Chwila, czy ja nie kojarzę skądś twojego głosu? Nie wiem, skąd możesz go kojarzyć? A nie wiem, coś chyba coś mi zaciekało. To coś kojarzysz, prawda? To coś tam było. Dobra. Tu w zasadzie nam zostały trzy poziomy. W zasadzie moją historię skończyłem. Całe szczęście, że dojeżdżamy już do końca. Ale widzicie, nawet z takiej dziwnej sytuacji można zawsze wyciągnąć coś pozytywnego. Pamiętajcie o tym. A, właśnie. Miałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. W zasadzie to... ja jej nie chcę mówić, ale prawnik mi kazał. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci, prawdziwych lub zmyślonych postaci, jest całkowicie przypadkowe. Więc obecny tutaj runner nie odpowiada w żaden sposób uszczerbkami na wizerunku kogokolwiek. A jeśli chodzi o samą modyfikację, teraz już zupełnie na poważnie, to... O kurczę, Altar Banger wjechał, nie wiem czy... nie wiem czy warto teraz komentować cokolwiek. Ale dobra. O, przekroczyliśmy estimate. Trudno. Ostatni level został, damy radę już chyba, dociągniemy. Dobrze tam będzie. Widzę, tech się buja do Eurobitu, więc chyba będzie okej, to jest ostatni poziom, szukamy bossa, niestety tu jest dead end. Kurczę, czemu ja to wcześniej grałem bez dźwięku? To była przecież największa strata, jaka może być. Ostatni level, mamy bossa, kilka razy zginąłem po drodze, ale to będzie czas. No. Także niestety nie udało się utrzymać estymacji, bo się skupiłem na mojej historii. Kilka razy zginąłem na początku, ale przekroczyłem tylko przez minutkę. Tutaj widzę, że jest okej chyba, więc chyba tym przyjemnym akcentem mogę się pożegnać. I zapraszam na kolejne rany. But away.
savor the moment, savor the moment. It's bittersweet. I wanna feel the sun. I put my Ray-Bans on. I don't wanna wait, I don't wanna go, no.